Hej, cześć, witajcie z tej strony, gratis, zauważam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox, moi drodzy. Już wam wszystko tłumaczę, dlaczego mnie nie było, ale dzisiaj zagramy sobie w grę Find Markers. Tak, będziemy szukać markerów. Dlaczego? Nie mam pojęcia. To dziwna gra, którą znalazłem i stwierdziłem, że jest śmieszna, bo szukamy, w sensie są budżet za znalezienie markerów. To jest jedna z najgłupszych gier, jakie znalazłem na Robloxie, ale są na przykład takie po 10%, po 6%. Mało osób znalazło te markery, więc spróbujmy znaleźć markery. Ale żeby móc zrobić to wszystko, musiałem pójść incognito, moi drodzy. Przez jakiś czas mnie nie było, widzieliście to po aktywności na tym kanale. Niestety, remonty takie są i tak dalej, ale mam czy tam ktoś latał? Ktoś tam chyba latał. Mam się kilka ważnych, bardzo ciekawych kwestii z tym wszystkim związanych i będę mógł wam to opowiedzieć wtedy, kiedy będziemy oczywiście szukać markerów. W sensie nie wiem, gdzie mam nawet iść, bo nie wiem, gdzie jest. Tam możemy pójść, tam będzie na pewno pierwszy marker. Jest ich 150, więc na pewno spędzimy tu trochę czasu szukając ich. Czy to jest też marker? Czy to jest marker? Jest! Snowman marker! Jest pierwszy, dobra, czyli honorowy został już zdobyty. Spróbujmy chodzić i pozbierać markery, bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie mogą być. Mogą też być. Mogą też być w domkach, mogą też być może w ognisku, na przykład schowane tutaj w kominku, albo za ścianą gdzieś, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W każdym razie, moi drodzy, nie było mnie przez półtora miesiąca jakoś, proszę bardzo, możemy zdobyć. O, proszę bardzo, hanging marker, proszę bardzo. Nie było mnie, ponieważ zajmowałem się wieloma innymi sprawami i zajmowało mi to troszeczkę miejsca, no miejsca też, czasu przede wszystkim mi też to zajmowało, więc już wracamy na spokojnie na Robloxa. Również bardzo, bardzo ważne pytanie do was, moi drodzy. Czy chcielibyście również jakieś inne gry na tym kanale? W sensie, czy mam się skupić głównie na Robloxie? Na dole wam jeszcze napiszę na pewno w sekcji komentarzy taki komentarz, czy chcecie głównie tylko Robloxa, czy nie tylko głównie Robloxa? Czy na... Nie tak się na to wskakuje, no dobra. Czy chcielibyście też zobaczyć na przykład inne gry, które mogę oczywiście spróbować dla was nagrać, ponieważ nie jest to żaden większy problem. Po prostu jestem ciekaw, bo kiedyś na głównym kanale się czymś takim zajmowałem, a nie wiem tak naprawdę, czy chcielibyście na tym kanale coś takiego, czy chcielibyście głównie skupienie na Robloxa i na przykład, żeby tego Robloxa było prędzej więcej niż coś takiego. O, to na tym polega. O, chłop odpadł. O, ja też spadłem. W sensie, muszę przyznać, że to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. To jest nawet dosyć ciężkie, kurde. Dobrze, że jestem incognito, bo nikt mnie tu nie rozpozna i nie powie: haha, bo ty nie potrafisz skakać tutaj, Krystian, haha, dobrze ci tak, bo jesteś... Dobra, wiecie co, ja jestem głupolem, ja nie dam rady po to pójść, ja muszę pójść po coś innego. Po coś, co jest zdecydowanie bardziej proste dla mnie. Ale tam rzeczy wszystkie latają, może tam chodźmy, tam jest fajna zabawa, widzę. Tam jest, bardzo dobrze się będziemy w tamtym miejscu bawić, po prostu perfekcyjnie. No, więc tematy budowlane, moi drodzy, w tych czasach są niestety jakie są, w tych ciężkich czasach, w jakich żyjemy. Mam nadzieję, że coś z tego wszystkiego uda mi się fajnego ugrać tak naprawdę. Proszę bardzo, czerwony marker, ha! Proszę bardzo, idziemy wyżej. Tak naprawdę nie było to takie ha! Ha! I marker duch, proszę bardzo. Kolejny, wow, mamy z 4 albo z 5, no. Nie powiem, żeby było to jakoś wybitnie ciężkie w chwili obecnej, no ale tamte no nie są aż takie banalne do zdobycia. Myślałem, że będzie jakiś wodny czy coś takiego, czyli trzeba rzeczywiście przejść się po wszystkich domkach, zapamiętać, gdzie się było, gdzie się nie było, żeby te markery podlokowywać. Niektóre będą na piętrze, gdzie nigdzie pewnie nie będzie żadnych, więc też będzie to na pewno utrudnione zadanie. Come on, to jest najdziwniejsza gra na Robloxie, w jaką grałem. Napiszcie w sekcji komentarzy najdziwniejszą grę, w jaką graliście na Robloxie. Jestem naprawdę... O Jezus, a ja mogę tu przeskoczyć na przykład? O, spoko. U, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhuhu! To już ciężej. I to są takie dwa! Co tu ktoś za mną chodził? Ja fan! O, to dzień dobry. Ja też fan. Ha! Ja też fan. Też jestem swoim fanem. Pewnie zdziwiony jest trochę, o co chodzi, ale... O nie! Spadłem! Dobra, chodźcie, chodźcie koledzy, idziemy spróbować zdobyć wspaniały marker. Dobra, to jednak nie da rady tak łatwo tego markera zdobyć. Jaka jest na to taktyka? W sensie, to macha trochę za szybko, żeby móc tak po prostu przejść. No nie, nie, to nie da rady. Trzeba jakoś to przeskoczyć tak taktycznie. Ja fan. Miło mi. Ha! Dobra, przejdźmy przez to.
przejdźmy przez to i damy radę, to nie jest problem żaden. Dobra, to będzie jakiś problem, na pewno to będzie jakiś problem. O nie, czy ja spadłem tak totalnie głupio? SS, jasne, proszę. Super Saiyanin, tak? Bo jesteś trochę jak Super Saiyanin, proszę bardzo. W mojej formie schowanej, proszę bardzo, z moimi wspaniałymi oczami, żeby nie było widać, że to jestem ja. Nie wiem co prawda jak mnie rozpoznaliście, bo to nie jestem ja. Widać przecież na pierwszy rzut oka, że to nie ja. Ja jestem tak naprawdę cyklopem, proszę bardzo. Proszę bardzo, jestem cyklopem. Wszystko widać. No dobra, to jest beznadziejne. Nie... A, tu jest schowany. Ha, ha, proszę bardzo, schowany. Tak nie do końca, ale... Znalazłem marker kolejny. Czy tu będzie... Tu też jest jakiś marker schowany. Ha, proszę bardzo, dotykam cię. Pochowane są kolorystycznie nawet. Pustynny piaskowy. A czemu? To jest takie niewidzialne. Czy tu można się jakoś przedostać? O co tu chodzi? A, tu też jest schowany jakiś. Ha, ha. A, dobra, to był pręt, który zabijał. Dobra, już rozumiem wszystko. Holy Jesus, kto wymyśla takie gierki? W sensie, o co tu chodzi? Tam jest jakiś pszczółkowaty. A, kto to wymyśla? Piękne, po prostu wspaniałe, uwielbiam. Dziękuję serdecznie. O, tutaj leży klon Marka. Będąc szczerym, ma ich sporo. O, bekon, chciałeś... Czy gość naprawdę ma na nick bekon i na... Okej, nie mam pytań. Gość ma na nick bekon i chodzi jako bekon. Nice. Tu można iść na linię do składania. Co się dzieje na linii do składania? Wow, jest kolejny mark... O, nie dotknąłem. Storage closet. O, nie mogę tu wejść. Dlaczego? Uuu, jakieś mega trudne obbi do przejścia, żeby zdobyć kolejnego. Ho, ho. To zadanie dla nas, proszę bardzo. Oczywiście planowałem zginąć, bo tak naprawdę już chciałem wrócić na spawn, żeby wiecie, żebym mógł to zrobić szybciej. Wszyscy o tym oczywiście wiedzą. Tam to wygląda też jak jakiś challenge, fajne. O, tu jest jeszcze jakiś parker, który randomowo stoi sobie w rogu. A, piękne. Dziękuję. Halo. Halo, dotknąłem cię, pomocy. Co się dzieje? Powiedz mi, co się dzieje? O, moich przyjaciół nie ma, czy pomogę ci ich znaleźć? Jasne, bardzo chętnie. Czerwony, żółty i zielony. O, muszę z nimi pogadać. Okej, pogadam z nimi, dobra, nie ma problemu. Ale wydaje mi się, że z jakimś już mogłem gadać, tylko go ominąłem. Ale kto by się przejmował? Jak ja mam tu iść? Tak się zastanawiałem, mam to ominąć, czy o co chodzi? Dobra, no to na spokojnie, idziemy sobie, jesteśmy w stanie to zrobić. To jest trochę jak takie proste obbi. Siema, Maciuś 06. O kurde. A, spadłem! O nie, to nie jest takie proste, na jakie by się wydawało. Ha, ha, ha! Mistrz Roblox zrobił to sam. Ha, ha! O, shit. Dobra, tędy damy radę, na spokojnie, to nie jest problem żaden. Ale tędy mamy jeszcze... A, o kurde. A wydacie... O, nie dał rady! Ha, ha, dziewczyna dała radę. Nice, nice, dałaś radę perfekcyjnie. To widzę, jest takie niewidzialne. Do wchodzenia, perfekcja, proszę bardzo. Ktoś tam kolejny dał radę. Ciach, 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 ciach. Po tym. Fuck. Tu jest takie pa. Ha, ha, różowy znaleziony. I teraz dalej. O, shit. Spadłem. Halo, utknąłem. Halo, wejdę mu na głowę i dopiero... Ha! Proszę bardzo, perfekt. Ale jest tu coś do znalezienia? Tam jest jakaś... Tam jest taki kolorowy! Co tu jest napisane? Popcorn tu był. Super. Halo, jak tam zejść? Jak mam tam zejść niżej? Jak tam zejść? No, masz jakiś pomysł, Halina? Masz jakiś pomysł? O co? What the fuck? Że tu jest wyżej? Że jak mamy się tu dostać? A, rzeczywiście się da. O kurde, a teraz muszę tu wrócić. O kurde, to nie taki banał. Kurde, to nie takie proste jest. A, prawie spadłem. Nie patrzyłem totalnie, co robię. A, perfekcja. Nie, no to jest takie nawet ciężkie, bym powiedział. Chwila, ja tu miałem wejść? Nie, tu, tu. Fuck. Tu. Ha. Wiedziałem i teraz... O, po tym tu. I teraz musimy iść tu, 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 tu.
Po tym. I wskoczyć na pewno. Pewno o to chodzi, żeby. Nie, tu nie wskoczymy tak. O kurde, tak specjalnie niewidzialne zrobione. Czy ja wejdę na to w ogóle? O. Holy Jesus. Holy Jesus. Jeszcze mi powiedzcie, że niektóre są niewidzialne, to w ogóle już jest. To już są. O kurde, znalazłem. Rainbow będzie? Rainbow. Jak nic. Aurora, o kurde. Dobra, to mamy chyba jeden z rzadszych leciutko. Nice, dobrze nam poszło tak w takim razie. A czy ja stąd jestem w stanie teraz skoczyć do tego kolorowego? O! Wyrzuciło mnie. O, siema. Nie ma to jak. Fajnie, że tutaj tego. No 150 numer. Fajnie, że w ogóle tu stałeś na miejscu, ja nie zauważyłem cię totalnie na początku. Nice. To jakby perfekcyjna rozgrywka, jeśli chodzi o to. Możemy jeszcze pójść do tego wspaniałego budynku. Ja pierdu. Standardowo, moi drodzy, również proponujcie, co byście chcieli zobaczyć z tego Bobloxa. Jakie byście chcieli zobaczyć fajne gierki, bo będę starał się to oczywiście wrzucać. Żółty, czy ty ja żółty miałem z tobą pogadać tak naprawdę? Co sprzedajesz? Co on może sprzedać? Rzeczy do ryb, tak? Aha, dobra, to jest co najmniej dziwne, tak naprawdę, totalnie dziwne, bo nie będę wnikał, co on chce sprzedawać, w sensie co, robaki sprzedaje, możemy łowić ryby? Czemu to jest zejście na dół? Ha, bo znalazłem cię! Haha, nie spodziewałem się tego, że znajdę. O Boże, jakie to są w ogóle ukryte przejścia porobione. Dzień dobry, szary. Ha, perfekcja, proste to było oczywiście, to było to w dół. To było totalnie proste, każdy wiedział, że to się tutaj znajduje. No ale już wam kilka pokazałem. To jest lampa. Wszystko, co teraz w tym kształcie widzę, to wyobrażam sobie, że to jest marker do zebrania. Tu w wodzie pewnie też jakiś jest, nie? Tam w rogu stoi, oczywiście, że tak. Przecież nie mogło być inaczej, że nie. Ach, come on! Trzeba to po prostu wszystko zdobywać perfekcyjnie, dobra. Nie wiem, ile nam się udało zdobyć. Jeśli ktoś liczył, bardzo chętnie się dowiem z sekcji komentarzy, ile udało wam się tak naprawdę naliczyć. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie, przez jakiś czas zostanę jeszcze jako pan Censuratis, więc jeśli chcecie dołączyć, możecie oczywiście kupić sobie 20 bobuksów, aż to kosztuje. Więc jeśli chcecie, dawajcie znać, co chcecie jeszcze zobaczyć i czy może jakieś inne gierki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jesteście. Trzymajcie ciepło, do usłyszenia, no i pa, pa.